Dzień dobry, ja jestem Rwarian. Przed Państwem nowa postać. Co to się nazywa? Pike. Chyba, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Pykę. Ale chyba Pike się powinno mówić, tak mi się przynajmniej wydaje. Gramy na serwerze testowym, PBE tak zwanym. I ten champion dopiero wejdzie nam na serwery normalne w następnym patchu, czyli za 2 tygodnie, czyli pod koniec maja. 30 maja powinien ten champion być na normalnych serwerach. Nagrywamy na streamie, więc się czat wita. Pięknie, o, powiedzmy, że całkiem nieźle, chociaż ktoś tam wyzywa. Zostawcie kciuki i suby, życzę miłego oglądania oczywiście. Trochę minęło od czasu ostatniej postaci, mam wrażenie. Już tak nie wychodzą często jak kiedyś, co? Kiedyś to pamiętam, że co 2 tygodnie były. Ale teraz, ten Pike. Co o nim wiemy? Była ta zajawka, że jest właśnie asasynem. No i wszyscy mówili, o kurde, jungler, top laner, mid laner, nie wiadomo co. Riot Games mówi nam jasno, że to ma być kurde support. Dlatego też będę grał na supporcie nim właśnie. Więc troszkę inny styl supportowania nam zaprezentowali. Że już nie jesteś taką, wiecie, typową Soraką czy tam inną Lulu. Dajcie shieldy i stajcie z tyłu, tylko właśnie macie być takimi inicjatorami, którzy mogą dobijać. No i rzeczywiście ten jego zestaw umiejętności jest jako tako. No ma to sens, jakby ma to ręce i nogi, że rzeczywiście może być supportem. Także, żeby was to nie zdziwiło. To jest ten pierwszy film, w którym wam wyjaśnię co i jak tam wszystko. Nagram jeszcze pewnie następne filmy z, nie wiem, z dżungli, z mida może, albo stopa, coś takiego. Potestujemy go na innych rolach, ale no, skoro ten support jest, ma być głównym, no to ten pierwszy film będzie tutaj. Jeśli chodzi o umiejętności, najpierw pasywka jest taka, że po pierwsze, jeśli kupujecie jakieś itemy pod HP, to wasze HP jest konwertowane na AD. Czyli nie mamy żadnego bonus health'a. Jedyne HP, jakie mamy, to jest to, które dostajemy za pomocą poziomów. Czyli jak kupujemy, załóżmy, Omena, który daje wam 400 HP, to nie dostajecie tych 400 HP, tylko dostajecie AD. W ten sposób. I 14 HP na każdym przedmiocie równa się 1 AD. Taki jest przelicznik. Tak działa pierwsza część naszej pasywki. Druga część naszej pasywki to jest... Grey Health, czyli jak znacie tam Kencha, to jego umiejętność E działa na bardzo podobnej. Czy E? Tak, E. Działa na bardzo podobnej zasadzie. Czekajcie, wyłączę w sumie te rzeczy, zapomniałem, sorki. Podczas nagrywania. A dzięki za suba. Także pasywka. Jeśli dostajemy od czempionów jakieś obrażenia, to będziemy mieli tutaj takie znacznik, od czego będziemy się leczyć. I jeśli przeciwnicy nas nie widzą, czyli na przykład wejdziemy do krzaka, czy schowamy się gdzieś tam za ścianę, czy no ogólnie po prostu nie będą mieli na nas widoczności, to wtedy się wyleczymy. Także tak to działa. No i tutaj z poziomami nam się zwiększa, ile procent będziemy się po prostu leczyć. Coś takiego. To jest to bardzo podobne, wręcz niemalże identyczne jak umiejętność E tam Kencha po prostu. I tyle. Tyle z pasywki. Teraz nasze Q to jest po pierwsze można na szybko nacisnąć i wtedy po prostu jest to dodatkowy atak, jakby. Teraz wam pokażę ten na szybkie naciśnięcie. I wtedy zadajemy więcej obrażeń. I obrażenia są z poziomami oraz z przelicznikiem pod AD. A ogólnie cała postać jest tylko pod AD. Tylko ma przeliczniki AD i pod level. Także więcej obrażeń zadajemy właśnie z tego. I jest druga opcja, że przytrzymujemy to Q. I wtedy mamy taki harpun, który możemy przyciągnąć do siebie przeciwnika. Teraz to był ten właśnie dodatkowy strzał. I też nasze Q daje bardzo duże spowolnienie. 90%. Bardzo dużo, prawda? Na 1 sekundę. 3 sekundy mi brakuje. Teraz go przyciągnę. Albo i nie. Za chwilę zaprezentujemy, jak to działa. I teraz to Q działa w ten sposób, że naciągamy, trzymamy, puszczamy, nie? Jeśli jesteśmy blisko gościa, to jesteśmy w stanie nawet przerzucić go za siebie. Czyli coś jak Singed, jego E. Ale jesteśmy daleko. Mam nadzieję, że trafię. No i trafiłem niestety. Ale za chwilę zaprezentujemy. To po prostu przyciągamy go do siebie o tam zawsze jest dana wartość. Wydaje mi się, że to jest około 200 jednostek, tak mniej więcej. Więc nie jest to jakoś to bardzo dużo. Ale jak mówiłem, jesteśmy blisko gościa, to przerzucamy go jakby za siebie. Teraz pyk. I leży. Jak już pokazałem E. Także tak działa Q. I tyle. W sumie slow. Można użyć tak na szybko. Aha, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń kilku targetom, jeśli naciągamy, to tylko jedna osoba dostaje. Jeśli szybko naciskamy, to możemy w kilka targetów. Ok? Także tak działa nasze Q. Wszystko chyba. Fizyczne obrażenia, oczywiście. Ty, ja, o Jezu, ja nie biorę minionów w ogóle, zapomniałem o tym. Fuck.
No ponieważ mam ten item. Chyba skupiłem się na gadaniu. Nasze W. Nasze W to jest kamuflaż. O, w ogóle fajnie jest recall. Bardzo. Bardzo mi się podoba. Zaraz wam pokażę jeszcze te wszystkie tańce i tak dalej. Zaraz. A nasze W to jest właśnie kamuflaż, czyli po prostu stajemy się niewidzialni. Ale jeśli jesteśmy obok czempiona, na ten zasięg, który macie tutaj widoczny, to wtedy nas goście widzą. I teraz 60% z poziomami się zwiększa ten movement speed, tylko to jest decaying movement speed, czyli na początku mamy to 60%, a później z każdą kolejną sekundą się zmniejsza ten movement speed. Tak to działa, trwa przez 5 sekund. I tyle. I użycie każdej umiejętności, czy zaautoatakowanie czempiona od razu nas wyrzuca z tej niewidzialności. Tak to wygląda. Tutaj warda. I tyle z tego W, więc... Nie, wydaje mi się, że trochę mało to W. Takie mam wrażenie, nie wiem. Wydaje mi się, że to będzie trochę bardziej coś tutaj dodane. Tutaj miałem ścianę, więc nie byłem w stanie go przyciągnąć. Weźmy jakiegoś taka jednego chociaż. Okej. Okay. Tyle W. Teraz nasze E. E jest dashem do przodu. A tutaj jeszcze a propos kół w sumie mogę powiedzieć, że na przykład jak ktoś jest za ścianą, to jesteśmy w stanie go przeciągnąć za ścianę. Bo tutaj może być takie pytanie. Może się zrodzić w waszych głowach. Przejdziemy ciężarówkę zaraz. Nasze E to jest dash do przodu. Po prostu robimy takie coś jak E-eko bym powiedział, do przodu. I pojawia się za nami cień, który za chwilę do nas dolatuje. Tak jak tutaj widzicie. Gościu dostaje stuna. Mago, brawo. Co 3 sekundy mam, ale odpuścimy, dobra. Dajemy dashu do przodu, gościu dostaje stuna na 1,1 sekundy. Z poziomami się to zwiększa aż do 1,5 sekundy, czyli półtorej. Zadajemy fizyczne obrażenia. Możemy to przedłużyć flashem, czyli zagrywamy E, później flash i gościu dostaje tego stuna po prostu. I tyle w sumie. Jeśli zagramy E plus W. Cześć, jak to działało? Sobie spróbujmy. Zagrywamy W, zagrywamy E. Okej. Okay. Spróbujemy jeszcze EW. Tego nie pamiętam, jak to było. Testowałem go przez chwilę. W powinno zadziałać, tak? Najlepiej jest EW, bo wtedy zagramy. Będziemy mieli ten duch za sobą i dzięki temu będziemy mieli tego movement speeda jeszcze W, więc przedłużymy jakby to. Okej, okay, pyk. Co możemy zrobić tak? Coś w tym stylu. Dzięki temu jakby większa szansa na stunę, co nie? Także takie coś. To są trzy podstawowe umiejętności. Teraz RK. RK działa na zasadzie ulti Dariusa, można powiedzieć śmiało. Mamy takiego X-a, gdzie no, ten X zadawane są obrażenia. Jeśli to jest champion przeciwny, to wtedy się do niego blinkujemy, czyli przenosimy się jakby do niego po prostu. I zadajemy mu obrażenia. I to jest taki finisher, czyli no jak mówię, jak Darius ulti albo Cho'Gath ulti, co nie? Więc dajemy true damage tej osobie. Jeśli zabijemy tę osobę, dostajemy reset. I przez 20 sekund możemy zagrać raz jeszcze R-kę. Za darmo. To ciekawe. A nie patrzymy, dałem buff w sumie. Nic mi to nie dało. No okej. Okay. To by nie miało tutaj znaczenia. Ale spoczko. Okej, okay, brawo. Brawo, brawo. I ta R-ka jeszcze, co jest ciekawy motyw. Motyw jest taki, że jeśli zabijemy z R-ki i ktoś od nas miał asystę, ten, który ostatnio jakby uderzył tę osobę, to ten gościu dostaje też full golda, czyli my dostajemy 300 golda za killa, a i nasz sojusznik też dostaje te 300 zł. Więc bardzo ciekawy mechanizm, że mamy coś co finiszuje przeciwników, ale nigdy nie chcemy, żeby support brał to zabójstwo, prawda? Dlatego też jest mechanizm zrobiony taki, żeby oddawać całe złoto dla tamtej osoby, która jest ważniejsza niby, nie? I tyle. Jeśli chodzi o R-kę, nie jesteśmy w stanie... Jeśli zagramy R-kę, tutaj mamy coś takiego, czyli to nie jest... Tam jest kader, uwaga. Nie jesteśmy w stanie możemy go zabić. O nie, no chciałem go zabić z R-ki! Jak go wysadził. O, 2 minuty cooldown, ale lipa. A widzicie, teraz ma takie czerwone. To znaczy, że moja R-ka by go zabiła. Więc coś jak na czegacie, nie? Zabiję go? O, jakby go strzelił, to by możliwe, że zabiję go pasywka. Tutaj mamy tą szara HP, wejdziemy w krzaczka i leczymy się teraz. Tak to działa. Ok,
Okej, okay, no to R-ka, kurczę, nie zdążyłem. Ale po pierwsze, właśnie R-ka nie jest, nie działa na zasadzie Cho'Gatha czy tam Dariusa, że klikamy w czempiona i po prostu go uderzamy, co nie? Tylko zadajemy obrażenie na tym X-ie, czyli na przykład ktoś może nam refreshować z tego, prawda? Dlatego dobrze jest to skombować na przykład ze stunem, po prostu naszym. Także to jest taka różnica, którą łatwo zauważyć od razu. Weźmiemy buta i weźmiemy. Tak, weźmiemy, nie będzie. Zmienimy tego, trinketa. Możemy dać sobie wóz bazy, żebyśmy szybciej wychodzili. I chyba tyle. A, czekajcie, zrobię to jeszcze Ctrl 1 i tak dalej. Ctrl 1. Wylewa mu się woda. Ze wszystkich jakichś tamtych. Śmiechawa. A Ctrl 2 jest lista, która była tak zajawkowa. Zajawiona już na tym. Na zajawce czempiona. I w sumie tylko tyle. Myślałem, że to będzie jakoś w jego, wiecie, kicie. Taniec. Coś takiego. Ctrl 4, śmiech. I na Ctrl 5 patrzcie na mieczyk. Takie coś można. Spoko opcja z tym mieczem, moim zdaniem. Fajne. I tyle. Orika tam widzieliście, wskakuje na taką bestię. Ale myślałem, że coś z tą Ctrl 2, z tym listem gończym, czy jak to tam nazwać. Że to będzie coś ciekawszego. Że wiecie, coś w stylu polowania Rengara, czy coś w ten deseń. Ale tak nic sobie, więc lipa. Okej. Mogę to flashować, trochę zepsułem. A, i się wyfreshował moją markę, kurde. O, zabiłem go z Ignite, to nieważne. Okej. Może być. Działa. To jest ten minus tej erki właśnie. Bo Dariusem zabijacie zawsze, nie? Nieważne. Tutaj też jak trzymacie to Q, no to nie jesteście w stanie. Czy jest w stanie jesteście tylko jednego dziabnąć. A tak jak sobie na szybko klikniecie, to możecie kilka osób na raz. I chyba wydaje mi się tyle. Nie wiem, jeśli macie jakieś pytania, czat, dajcie znać, to postaramy się wyjaśnić, żeby było wszystko w jednym miejscu. Jest też fajna rozkmina taka, że dajecie Q, przyciągacie i dajecie stuna od razu. Dzięki czemu w miarę łatwo trafić tego stuna, prawda? Takie kombo można zrobić i działa całkiem miło, moim zdaniem. No i właśnie jeśli chodzi o ten, o build, wydaje mi się, że taki bardzo tankowaty raczej. Na tym supporcie przynajmniej, jakieś Knight's Vow właśnie. Gloria wydaje mi się, że jest spoko też. I pewnie kilka jakichś tam rozkmin można zrobić. Poka Kraba, no Krab już jest zmieniony na normalnym serwerze, więc tu się nie ma co zagłębiać. Jaka pasywa? To już była wytłumaczona. Po prostu to leczenie. A tutaj jeszcze taka jedna ważna rzecz, chwilę, zaraz to powiem. To Q. Zrobię jego. To Q, jak widzieliście, trzeba je przytrzymać, prawda? I jeśli macie ponad połowę przytrzymania, to wtedy zawsze już to jest to przyciągnięcie. Tutaj macie ten pasek, nie? I od pewnego momentu już jest to jako przyciągnięcie, a nie jako ten. Nie jako ten szybki strzał. No i maksymalnie raczej Q pierwsze, E drugie, W trzecie, no bo W daje tylko movement speed, jak powiedziałem wcześniej. E daje nam zwiększenie stuna, zwiększenie damage'u o 35. Q daje nam zwiększenie damage'u od 50 na każdym poziomie, dlatego wydaje mi się, że jest najlepszym wyborem. I tyle. Tyle. Aha, jeśli chodzi jeszcze o obrażenia z Ultimate'a, jest przelicznik pod AD, ale głównie jest to zależne od naszego poziomu. Czyli z każdym poziomem zwiększa się obrażenia na RC. Itemy pod AD. No właśnie, dlatego nie lepiej itemy pod AD, bo HP daje nam AD. Tak działa nasza pasywka, co nie? Znaczy, przynajmniej zwłaszcza, gdy jesteśmy supportem. Dlatego bym tak zrobił. To było słabe. Czy mogę przez ścianę przeskoczyć? Tak, mogę.
Nie wiem, co na niej zrobić, miałem na cooldownu wszystko. To jest też trochę, moim zdaniem, się bolączka, że spore ma cooldowny. Ta postać. To mi się akurat tak. Nie wiem, na duże ma te cooldowny. Mam wrażenie. No weźmy, bo te piątki nie będą. Nerf Irelia, tak jest. Ona w sumie miała 3-2. W sumie była całkiem mocna. 3-3-1 raczej. Kup przez ścianę, no możesz przez ścianę, tylko jeśli ściana jest jakby za gruba, to wtedy nie przyciągniesz przeciwnika. Ale jeśli. O, siema. Zrobiłem full combo i tyle w sumie. O. Zastanawiam się, czy można podczas QL zagrać, ale nie można. Za chwilę moja R-kę zagram. O nie! Zabrał mi R-kę. Mogę zagrać jeszcze na inzwałkę dla Vaya, ale to by niewiele zmieniło. Wydawało mi się, że ten Vlad mi w ogóle baituje na pulo, ale nie wiem jednak. Ale Irelia jest ciężka. No dobra, trzeba się skupić, żeby ją zabić. Dalszy build zrobiłbym tą Glory, podoba mi się. Glory. A, nie będzie tak. Okej. Okay. Lepsze przejrzyczniki ma z HP niż AD? Nie ma przejrzyczników pod HP, tylko jego pasywka jest pod HP. Po prostu. Tak to działa. Wszystkie przejrzyczniki ma na AD. Tylko kupując HP dostajesz AD, czyli dostajesz coś, jakby twoje umiejętności lepiej uderzają, prawda? Okej, trochę właśnie jak Singe. To zagra. Byłem. W sumie spierdzieliłem. Koncertowo. XD. Tutaj E za ścianę, pokażę, że da radę przeskoczyć. Tu mnie nie atakuje. Dlatego, że Kaisa nie żyje, okej, okay, to wyjaśniało. Szkoda, że on ma to przyjęte. Przyjmijmy to, co? Trochę takie awkward ta sytuacja. To E się jakoś też długo nie trzyma, mam wrażenie. Czy to Q raczej? Modowanie go. Q mnie zabił? Czy ten Ignite? Chyba. Jeśli zabiję Virelia, będzie ok. Zastanawiałem się, czy jeśli zagram R-kę za wcześnie, ale zabiją ją po chwili, to i tak mi się zresetuje? Okazuje się, że nie. Nie resetowała się. A dziwne. Jeśli enemy champion padnie w tym X z jakiegoś innego O nie, nieważne, źle to zrozumiałem. Okej. Okay. To nevermind, moja rozkmina była zła. Trzeba jednak czekać na to, aż się podświetli dopiero. Zagrywasz wtedy. Ale spoko. Ale HP nie daje HP, tylko trochę AD. Jest lepiej pod AD. No, HP daje AD. Co jest? Czemu tego nie rozumiecie? Ten, kto wygra MSI, idzie na 100% na Wolcy? Nie. Znaczy, ma dużą szansę, bo ma dużo punktów. Więc trochę czego z drugiego miejsca może. Nie warto było. Ale chciałem. Bardzo mocno. No. Trochę bodziner się co? Duży błąd tego zawodnika. Już mnie nie widzą, więc się leczę z pasywki. Spoko. Myślałem, że go złapię jeszcze zerki. A się nie udało. Mam 9-3. Nice support.
I teraz, czy to widać w inwentorii? Ktoś zgarnął tego killa. Chyba się dostaje, czy z tego co widziałem w poprzedniej gierce, to moi teammate'i mogli to spingować. Z tego sobie jako item, z którego trzeba wykorzystać i wtedy jesteście w stanie dostać czystego losa tego po prostu. Jest zły damage jak na sporta, no trochę ma tego damage'u. Dostałem token na goda właśnie. Ale zużył go. Okej. Dostał go wcześniej, no. Dostajecie token i musicie go wtedy wykorzystać, dostajecie pieniążka. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o tego Ultimate'a. Tylko dziwne jest to, czy to jest chyba jeszcze po prostu niedorobione, że tam mamy Ali Gold Granted i tego jeszcze nie ma. A powinno być. Ale wiadomo, to jest PBE. Myślę, że jak wejdzie ta postać, już to będzie ogarnięte, co nie? Jak ktoś nie ma miejsca, to chyba instant dostajesz te pieniądze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Taki jest mój domysł. Właśnie jest to potwierdzone, ale myślę, że tak musi być. Największy sens to ma chyba, co? Misklik. Chcemy. Pani, dzięki. Mogę tam pomóc? Mogę. Leż tam. Ktoś może mi pomóc? Oj, się zagram. Działa. Ta R-ka była dziwna. Mamy 1500 HP, no tylko. No bo tak jak mówię, nie dostajemy HP. Nie dostajemy. I też jest trochę problem, bo myślałem tutaj trochę nad Warmogiem na tą postać. A niestety nie jesteśmy w stanie jej zagrać tutaj, bo jesteśmy w stanie osiągnąć tyle HP, by zaczęło nas leczyć. Warmog to jest trochę kijowe, akurat dla Pajka. Ej. Oboj nie. Ten recall, jeśli nie widzieliście. Bardzo fajny. A to jest bez skina. A kozacki z Tenriką. Mega mi się podoba. Jakiegoś Omena trześniemy chyba na Irelię. Coś takiego. O właśnie, no prawda. Jeśli masz pasywkę i wejdziesz w krzak i cię nie leczy, to znaczy, że przeciwnicy mają warda, więc to jest też jakaś taka sztuczka mała, rozkmina. Całkiem fajne. 6 razy Black Cleaver grają. No i jeśli się gra tą runą Transcendence, czy jak to jeszcze nazwało, to owszem, ma to jakiś sens. A będziemy grali później, pewnie potestuję to. Ktoś tu powinien przyjść od nich. Nie najgorszy ma to zasięg, muszę przyznać. To Q. Nie ma pula. A nie wiem, czemu Glory nie użyłem w sumie. Chciałem coś tam pomóc. I'm dead. Jezu, nie trafiłem. Tu na 4 osoby, dara. Gloria mnie przyspieszy. Kurde. A co zagrał Shen ulti? Jestem pewny, ale totalnie nam nie wyszła ta walka. Szkoda, że Vayne trafiła z Q w tego Vladimira, który nie miał pula. Aby nie zagrała R-ki o wiele szybciej. Ale okej. Trzeba było Skardera, który miał agro. A i tak nie mogę tego zrobić. Jakby wziął turret, byłoby super. Powinno mu się udać. Dawaj, dawaj, dawaj. Dzięki.
Możemy na szara wziąć. Go, nasza. Nawet bez waj możemy iść. Szedł w ogóle. Wrócił do bazy? Czemu? To dziwne. Przez ścianę. Czemu on gra na supporcie? No bo to jest support, guys. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, no ale to jest support. Assassin support? No ty fi, Riot Games. Już tak myślałem. Że się, wiecie, mylą po prostu. Chcą nas zbejtować, żebyśmy grali niby supportem. Ale się okazuje, że rzeczywiście, kurde, to działa. Ale no nie, mi się podoba ta rozkmina, że jest coś innego niż, wiecie, takie typowe supportowanie, jakieś tam Brauma, Alistary, Soraki i tak dalej. Spoczko, mi się podoba. Dark Zone, ty, dobre pytanie właśnie. Jeśli ktoś ma serię, ja ściągnę z niego tego golda, to we dwójkę dostajemy też tego bounty? Dobre pytanie, no. Bardzo dobre pytanie. Bek. Halo, Kajsa. Budzimy się. Dobra, jest. Jak się to zadziałało? Leczonko. O cholera, ta Irelia jest niemożliwa, stary. Czy jestem w stanie zrobić tego Luciana? Wydaje mi się, że jestem. Albo nie. Dobra, moje zadanie jest proste. Kajsa musi przeżyć tyle. Chwila. Lucian, gdzie ty jesteś? Musiałbyś tutaj. Nie było innej opcji. Skoro Kajsa sobie tam poradziła, to możemy iść dalej, tak? 17 trzyma Kajsa, ok? Nie zabiłem ACD na ulti. To jest harder padł. Ty, ale nie zabiłem rzeczywiście? Nie dostałem killa? Czyli jednak to działa w ten sposób, że niekoniecznie musi paść totalnie ode mnie. Kurde, nie wiem teraz. Zwróciłem uwagi. Musiałem spierdzielać szybko. Dobra, bek. Jak będzie tak. Tak, wszystko jest przeliczniki na AD. Przyjdź, tank. A pasywka i ultimate na przeliczniki na level jeszcze. Się 30 AD mamy. No ciekawe, jakby zrobić taki bardziej AD. Może rzeczywiście, może się bele i jednak robienie takiego full HP jednak nie jest cudowne. Stun, no co jest z tym stunem? Ja misklik, tak? Dobra, przeżyłem. Łonie, bezerki. Ale pasywa. A, wygraliśmy. Opuściłem czas. Nie, może padnę. Nie wiem, śmieszny jest na te. Ej, Shaving da multi, a miał? Ooooo. Ładnie. Spingował item shan? A, shit. Ciekawe, ale widać go w inventory? Czy można. Ciekawe, czy można sprzedać ten item? Czy trzeba go użyć? I czy trzeba być w bazie, żeby użyć ten item? Jakby tam słyszycie goście z gierki, to dajcie znać, jak to działa. Tego nie wiemy. RBA procentowe? Nie, nie. Jest tam liczba, którą zada. O, nie ma tego itemu tutaj. Chciałbym się dowiedzieć, jak to działa właśnie. Czy to jest item? Uuu, shit, okej.
Nice. Używasz kiedy chcesz. Czyli to jest pewnie coś w stylu tego, tak jak jest ten worek Eza, nie? Na klepto. Jak masz? Zgadujesz, co jesteś takiego po prostu. I tyle. Co, jak masz full EQ? No zgaduję, że od razu go używa po prostu. I tyle. Enemy dostali bonus golda za zabicie ciebie. Okej. Okay. Dobra, tyle. Tyle z tej nowej postaci. Mi się podoba. Jest ciekawy. Spróbujemy go jeszcze na innych liniach, także będą jeszcze odcinki na pewno. A na razie dziękuję. Zapraszam do komentowania. Dajcie znać, jak wam się podoba. Jakie macie pomysły na jakieś buildy, runy i tak dalej. W ogóle runy pokazałem chyba, jakie używałem. Czekajcie, pokażę wam teraz. A, czy muszę wyjść? Nie muszę wyjść, czekajcie. Runy grałem coś takiego. O, to było to. Takie coś zagrałem, ale nie wiem, czy to jest najlepszy wybór. Także dawajcie rozkminę na itemy, na buildy i tak dalej. Śmiało w komentarzach. Dziękuję pięknie za obejrzenie. To już na streamy, inne filmy na YouTube. Życzę wam miłego dnia. Bye bye.